Kamera włączona. Spotkamy się z nim w mieście? Napisał w mailu o niektórych oszustach jeszcze nie wspomniano. Tu mam usiąść? Co to ma być? Nie ma nic do ukrycia. Spytajcie mnie. Dlaczego kraj chce być gospodarzem mistrzostw świata? Bo tak ważne wydarzenie może podnieść jego status. Pokazać go całemu światu. Przedstawić jego zalety, mieszkańców i może poprawić wizerunek. Anglia miała rywalizować z Rosją o organizację mistrzostw 2018, ale zaczęła się obawiać działań Rosji. Polityka ingeruje w futbol bez wątpienia. Było sporo takich ingerencji. Władimir Putin wezwał grupę oligarchów i powiedział im: zróbcie, co trzeba. Wiążą się z tym interesy finansowe i gospodarcze. Próbowali wszystkiego, żeby wygrać. Rosja utworzyła jednostkę operacyjną w Londynie. Znaleźliśmy się niemal w stanie zimnej wojny z dyplomatami. Wydalono agentów Secret Service. Należało więc wynająć szpiegów, żeby śledzili konkurencję. Puchar świata szpiegów. Zbliżają się Mistrzostwa Świata. Co myślisz o wyborze Rosji na gospodarza Mistrzostw Świata? Ciągle czuję niesmak, ponieważ jest podejrzenie o przekręt i kupowanie głosów. To Anglia miała otrzymać te głosy i zostać gospodarzem. Anglicy mówią, że kupiliśmy sobie mistrzostwa. Daj spokój. Jakby Rosja była najbogatszym krajem na świecie, gdyby dało się kupować mistrzostwa, Emiraty Arabskie zrobiłyby to już dawno. Chcielibyśmy, to znaczy każdy chciałby myśleć, że jesteśmy szlachetni i gramy według zasad. Ale my tego nie wiemy, czy Anglia grała według właściwych zasad. Po prostu tego nie wiemy. Trwa mecz Niemcy Zachodnie kontra Anglia. Finał Mistrzostw Świata 66 na Wembley. Futbol ma to do siebie, że wciąga cię emocjonalnie. Czy Hurst strzeli, to jego szansa. Mogłem oglądać mecz w telewizji, kiedy pracowałem. To szczęście. Bobby Moore? Pamiętam Franza Beckenbauera w tamtych Mistrzostwach Świata. Uwielbiałem to oglądać. Byłem zachwycony tym, że wygraliśmy. Trafił w poprzeczkę, to musiał być gol. Myślałem, że weszła, jednak Anglia wychodzi na prowadzenie. Kolejny gol Hursta. Co za niesamowity widok. Anglia zostaje mistrzem świata. Pamiętam, że starsi mężczyźni z naszej rodziny czerpali z tego ogromną radość. Ja też.
Bardzo bym chciał, żeby Mistrzostwa Świata były w Anglii. Rozpoczynamy proces wyboru gospodarza Mistrzostw Świata 2018. Od razu zostałem w to zaangażowany, ogłosił to premier Gordon Brown. To wspaniały dzień dla futbolu i naszego kraju. W Anglii, kolekcja tego sportu, rząd zrobi wszystko, by Lord Treisman mógł wygrać dla nas tę kampanię. Musimy przedstawić najlepszą możliwą ofertę. A teraz trzeba przekonać do siebie naszych międzynarodowych przyjaciół. Chciałbym, żeby to się zdarzyło jeszcze w moim życiu. Mamy wspaniałą infrastrukturę, stadiony. Można by zorganizować Mistrzostwa Świata w Londynie. Może pan wyjaśnić, jak się wygrywa prawo do organizacji Mistrzostw Świata? No cóż. Na początku nie wiedzieliśmy, z kim będziemy konkurować. Dowiedziałem się, że ofertę złożyła Rosja. Rosyjski odpowiednik Lorda Treismana to Aleksiej Sorokin. Tak, był odpowiedzialny za rosyjską kampanię. Mówiłeś panu Sorokinowi, że chcemy rozmawiać o kampanii i przygotowaniach do Mistrzostw Świata? Mogę przypiąć mikrofon do marynarki? Kto się tym interesuje? Powiem panu, Anglicy się interesują. Dużo nie pamiętam, to było dawno. Spróbujmy. Nasze stanowisko było proste. Rosja to duży kraj, który gra w futbol od dziesiątek lat. Nigdy nie mieliśmy u siebie tak wielkiej imprezy. Nigdy nie byliśmy pewni wygranej. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe. Rywalizowaliśmy z futbolowymi potęgami. Każdy kraj, który zgłasza kandydaturę, przedstawia swoją ofertę. Trzeba mieć odpowiednią infrastrukturę, bo to największe wydarzenie na świecie. Trzeba mieć wiele stadionów, a każdy musi pomieścić tłumy widzów. Trzeba też mieć odpowiedni transport i hotele, żeby móc zorganizować taką imprezę. Wiedzieliśmy, że gospodarza wybierze komitet wykonawczy FIFA poprzez głosowanie. W roku 2010 Sepp Blatter, ówczesny prezydent FIFA, miał coś w rodzaju Rady Ministrów, czyli komitet wykonawczy. Był w nim Michel Platini, Franz Beckenbauer, ale poza nimi nie widziałem wielu świetnych ex-piłkarzy. To byli raczej futbolowi politycy, głównie wysłannicy Konfederacji. Z różnych kontynentów, Afryki, Europy, Ameryki Północnej i tak dalej. Jeden członek, jeden głos.
I tak to działa. Dawniej wyglądało to zupełnie inaczej. Oferta Rosji była zagadką. Nie mogłem znaleźć o niej żadnych informacji. Tu musimy być bardzo ostrożni. Pojawiło się sporo zarzutów wobec oferty Rosji i tego, jak to działało. Ale nikt nie mógł tego rozgryźć. Kto może wiedzieć, co się wydarzyło podczas walki o organizację mistrzostw? Jest jedna osoba, która wie wszystko. Peter Hargitay. Peter Hargitay jest wspaniałym źródłem wiedzy. Znał dobrze głównych aktorów tego przedstawienia, osoby, które pociągały za sznurki. To byli jego przyjaciele. Spotkamy się z nim w mieście? Napisał w mailu, o niektórych oszustach jeszcze nie wspomniano. Tajemniczo. Napisał też, trzeba się rozliczyć. Może porozmawiamy o tym na spotkaniu? Przyjedźcie do Budapesztu, zameldujcie się w hotelu naprzeciwko Bazyliki Świętego Stefana. Spotkamy się w lobby. Zawsze był w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. To outsider, który naprawdę wykorzystał szansę. Okay, we can push. Możemy zaczynać. Co się dzieje w Europie? To przyprawia wręcz o ból głowy. Ohyda. To wasza wina, waszego pokolenia. Co jest z wami nie tak? Po prostu siedzicie i oglądacie Netflix. Wstyd. Kiedy zatrudnili pana Anglicy, za co panu płacili? Know-how. Za know-how. Network. Za kontakty. Access to select. Za dostęp do wybranych członków komitetu wykonawczego. These are the things. Właśnie za to. Zaproszono mnie, żebym zajął się strategią oferty Anglików. Peter Hargitay znał każdego członka komitetu wykonawczego FIFA. Wiedział o nich wszystko. W każdym przypadku było coś, co moglibyśmy im zaoferować. Co pozwoliłoby im pomyśleć, że Anglia jest odpowiednim miejscem na organizację mistrzostw świata. Ale powiedziałem, że na takie coś nie pójdziemy. Napisał pan w mailu, że o niektórych oszustach jeszcze nie wspomniano i że trzeba się rozliczyć. Co pan miał na myśli? Niektórzy byli bardzo nieuczciwi przed głosowaniem w 2010 roku.
Polityka miała ogromny wpływ na ten proces. Już nie wspomnę o szalejącej korupcji podczas tak dużych projektów. Tutaj zawsze pojawia się ta ludzka zachłanność. Anglicy także mieli swoich szpiegów. Co dokładnie Anglia zrobiła w kwestii wykorzystania szpiegów? Nie znam szczegółów. Ona wie najwięcej o zmaganiach Anglii z Rosją. To jedyna dziennikarka, która rozmawiała ze szpiegami pracującymi dla Anglii. Witaj. Miło cię poznać. Podoba mi się tu. Jest wspaniale. Można tu kupić różne rodzaje mięsa. Związek między Anglią i Rosją jest poważnie zawiły. W 2010 roku minęły tylko 4 lata po tym, jak Rosja wysłała dwóch agentów FSB, żeby zamordowali brytyjskiego obywatela Aleksandra Litwinienkę, byłego agenta rosyjskiego chronionego przez rząd brytyjski. I to było wtedy, gdy Anglia i Rosja rywalizowały o organizację mistrzostw. Anglicy walczyli z Rosjanami o organizację mistrzostw w 2018. Obawiali się rosyjskich działań i układów z głosującymi. Wynajęli więc dwie prywatne agencje wywiadowcze, blisko związane z MI6, które zbierały informacje na temat działań Rosjan. Czy to prawda, że Anglia korzystała ze służb wywiadowczych? Kiedy ludzie mówią o zdobywaniu informacji, ważne, żeby dobrze rozumieć, co ma się na myśli. Od czasu do czasu zbieraliśmy informacje, na które się natknęliśmy. Robiliśmy to dość systematycznie. Dwie agencje wywiadowcze, które wynajęliśmy, zbierały informacje w Rosji od ludzi związanych z rosyjską ofertą i z rosyjskimi członkami Komitetu Wykonawczego. Szukano tajemnic. Wiedzieliśmy też, że Wielka Brytania korzystała ze swoich ambasad na całym świecie, żeby zdobyć informacje o działalności członków FIFA. Zajął się tym rząd. Możesz powiedzieć więcej o tych dwóch agencjach wywiadowczych? Obie agencje wynajęte przez Anglików były elitarne. Obu znajdowali się doświadczeni, byli agenci MI6. Ich głównym zadaniem było zbieranie informacji w Rosji. Chcieliśmy poznać szczegóły ich oferty i wiedzieć, jakie poczyniono przygotowania. Prawie wszystkie z tych informacji są dostępne publicznie. Musieliśmy jedynie potwierdzić, kto dokąd idzie i z kim zamierza się spotkać. Robiliśmy to systematycznie, żeby nie przegapić tego, czego nie można było przegapić. Jeśli rywalizujesz z Rosją, zmagasz się z wieloma wyrafinowanymi, bezwzględnymi, bystrymi osobami. Jeśli ich nie docenisz, popełnisz błąd. Jeśli spróbujesz pokonać ich w ich grze, osłabić ich i użyć przeciwko nim wywiadu, to się nie uda. Oni cię pokonają. Robią to od 60 lat. Ich wywiad jest lepszy. Zawsze. Pan Treisman zwolnił wszystkich konsultantów. Mnie to nie zabolało, bo nie chciałem pracować z tym facetem.
Kiedy zwróciłem się do Blattera po tym, jak Anglicy zaproponowali mi współpracę nad swoją ofertą, ten powiedział wprost: nie rób tego. Dlaczego? Nigdy nie wygrają. Były prezydent FIFA, Sepp Blatter, wyjaśni nam, dlaczego sprawy potoczyły się w ten sposób między Anglią i Rosją. To ciekawe, bo Blatter jest dobrym kolegą Władimira Putina i ma napięte stosunki z Anglią. Witam. Dzień dobry, jak się pan miewa? Dobrze, a pan? Też dziękuję. Wielki plan Seppa Blattera zakładał, że gospodarzami będą Rosja i USA. Kto nigdy nie organizował Mistrzostw Świata? Europa Wschodnia. Rosja od Olimpiady w 80 roku nie miała ani igrzysk, ani Mistrzostw Świata. Sepp Blatter zakończyłby zimną wojnę. To było jego wielkie marzenie, jego dziedzictwo. Rosja, największe państwo świata, to byłoby coś. Przeczytałem pewną informację o tym, że angielski parlament powiedział, że Mistrzostwa Świata w Rosji są jak olimpiada w 1936 roku za rządów Hitlera. Чемпионат мира, короче, в России это то же самое, что Олимпиада в 1936 году, короче, при Гитлере. Такие поровнания сделали. Короче, типа такая, такое же сравнение, типа как. Będziemy tam o 8:30, tak? Tak. O tej godzinie Sorokin ma powiedzieć delegacji FIFA, że za 3 miesiące Rosja będzie gotowa do mistrzostw. To sprowadzenie futbolu na nowy obszar, otwarcie piłki nożnej na nowe terytorium i nowego terytorium na piłkę. To dobrze, bo Rosja nigdy nie była gospodarzem Mistrzostw Świata. Ważne, żeby pokazać, kim i jacy jesteśmy. Że nie nosimy wódki w jednej ręce, a broni w drugiej. Ludzie ciągle mają w głowach pewne stereotypy. Mistrzostwa Świata będą wiele znaczyć dla tego kraju. Chcemy pokazać, że jesteśmy demokratycznym krajem, że ludzie zrobili spory postęp. Środowisko, w którym dorastałem, było zupełnie inne. Doświadczyliśmy wielu bolesnych transformacji. Gdy byłem dzieckiem, trudno było wyjechać na wakacje za granicę. Teraz można. Nie było też prywatnych przedsiębiorstw. Teraz jest całkiem inaczej. Here
Tu będą nowe siedzenia na wschodniej trybunie. 7 rzędów. Musimy pokazać, jak to będzie zorganizowane i opowiedzieć o całym koncepcie, który wdrażamy. Drodzy koledzy, dziś zakończymy 7. inspekcję. Kończymy tu w Kazaniu. W tym mieście odbędzie się 6 meczów. Zagrają takie drużyny jak Niemcy czy Francja. Mam nadzieję, że wszyscy zobaczą, że nie różnimy się od zachodnich państw w kwestii życia i wartości. Podczas gdy Anglię uważa się za arogancki i pewny siebie kraj, Rosja rozgrywa to tak. Prosimy świat o przysługę, żeby pomógł się nam zmienić. To fantastyczny przekaz. Wszyscy czują energię i dynamizm bijący od Rosji. Ten kraj nabrał rozpędu. Ludzie zawsze czuli, że Anglicy są aroganccy. Podeszli do tego typowo przez Davida, księcia Williama i przez premiera. Najsilniejszą ofertę na rok 2018 z technicznego i dochodowego punktu widzenia złożyła Anglia. Trzeba było jeździć i opisywać rzeczy, które chciało się osiągnąć we własnym kraju. Drużyna angielska pojechała grać do Trinidadu. Dlaczego? Czy Trinidad jest jakąś futbolową potęgą? Nie, z powodu Jacka Warnera. Byliście naszą kolonią, teraz was lubimy. Ale to nie przeszło. Zaletą pełnienia funkcji ministra spraw zagranicznych było to, że znało mnie wiele osób. Jack Warner ciągle mówił, nie jesteś lubiany. Mogę to stwierdzić z całą pewnością, jeśli chodzi o Karaiby. Mieszkałem tam, a pan Treisman nie. Był ministrem spraw zagranicznych dla tego regionu. Miał więc inną opinię o tym, jak bardzo go kochają, ale nie kochali. Prowadziłem rozmowy z wyborcami z Ameryki Łacińskiej. Pamiętam zwłaszcza dyskusję z Argentyńczykiem Grondoną. Powiedział, zagłosuję za Anglią, jeśli oddacie nam Falklandy. Musiałem bardzo spokojnie wyjaśnić, że chociaż przewodniczący Angielskiej Federacji Piłkarskiej ma duże kompetencje, nie może zwrócić Argentynie suwerennego terytorium. Jeśli bije od ciebie uprzywilejowanie, jeśli rozmawiasz z Argentyńczykiem, z którym 10 minut wcześniej byłeś w stanie wojny o Falklandy, i jeśli to wpływowy gość, to znaczy, że masz 4-5 ludzi, którzy nigdy na ciebie nie zagłosują. Treisman jeździł i próbował przekonać świat, żeby mistrzostwa zorganizowała Anglia. Hargitay zaczął pracować dla Australii, która chciała być gospodarzem w 2022 roku. Tam spotkał się z niemieckim doradcą. Bardzo szybko, gdy zrezygnowaliśmy z oferty Anglików, zaczęliśmy pracować dla Australii.
FIFA postanowiła wybrać jednocześnie gospodarzy dwóch mistrzostw świata. Na początku kraje mogły zgłaszać kandydaturę do obu imprez. Ale potem zdecydowano, żeby niektóre federacje skupiły się na roku 18, a inne na 22. W Australii pracował pan z kolejnym doradcą. Gość nazywał się Fedor Radman. To on pociągał za sznurki bardzo skutecznie. A co ważniejsze, był w bliskich stosunkach z Francem Beckenbauerem. To on doradzał Francowi, a ten zawsze szedł za jego radą. Odegrał ważną rolę przy sprowadzeniu Mistrzostw Świata do Niemiec. Wyobraźcie sobie wsparcie od kogoś z tak wielką futbolową aurą jak Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Cesarz. Mówimy o jednym z najwspanialszych piłkarzy w historii. O kimś, kto osiągnął wszystko, co jest do zdobycia w piłce. Jeśli jest po twojej stronie, bardzo ci pomoże, bo zna mechanizmy. Żeby mieć cesarza w swojej drużynie, idziesz do Radmana. Przy pierwszym spotkaniu Fedor Radman powiedział mi, że musimy być bardzo ostrożni ze względu na inwigilację telefonów i maili. Zaśmiałem się i pytam, o czym ty mówisz? Przecież to impreza sportowa. Ale gość miał rację. Wiosną 2010 roku nastąpiła poważna zmiana w ofercie Rosji. Wcześniej Władimir Putin nie wykazywał zainteresowania przebiegiem przygotowań, ale stało się jasne, że Rosja mogła przegrać. I to byłoby żenujące. Putin wkroczył, zebrał grupę oligarchów i powiedział im: zróbcie co trzeba, żeby nasza oferta wygrała. Wywiad zatrudniony przez Anglików ustalił, że oligarchom powiedziano, żeby zawierali wątpliwe układy z głosującymi. Dowiedzieliśmy się z różnych źródeł, że Rosja stworzyła jednostkę obserwacyjną w Londynie, która miała szpiegować działania Anglików dotyczące organizacji Mistrzostw Świata. Podjęliśmy pewne kroki na wypadek, gdybyśmy byli szpiegowani. Kiedy okazało się, że ktoś włamał się do naszych komputerów, postawiliśmy dużo większy nacisk na ochronę. Wiecie, kto inwigilował wasze komputery i pocztę? Wydaje mi się, że wiem. Ale nie chce pan powiedzieć nie. Bo jeśli to zrobię niechcący, zdradzę, jak się dowiedziałem. Fascynująco czyta się o służbach wywiadowczych zaangażowanych w ten proces. Mnie to zaskoczyło. O który kraj chodzi? O wiele krajów. Nigdy nie miałem związku ze służbami wywiadowczymi, mogę przysiąc. A te rozmowy o FSB i jednostkach wywiadowczych w Londynie, musiał pan to zarejestrować. Nie. Mówię szczerze, nie wiem, co powiedzieć. Nie byłem świadomy takich działań, nie miałem powodu, żeby wykorzystywać służby wywiadowcze.
No blin, камон, во-первых, англичане не любят. Po pierwsze, Anglicy od dawna nie lubią Rosjan. Po drugie, potrafią zachować zimną krew. A tak w ogóle angielskiej drużynie daleko do najwyższego poziomu. W RPA latem 2010 roku byli wszyscy. W hotelu Michelangelo panowało szaleństwo. Byli tam ludzie odpowiedzialni za oferty, członkowie komitetu wykonawczego FIFA. Każdy więc chciał tam być. Radman też tam był, ale dużo podróżował. Pamiętam, że Fedor poleciał do Rosji kilka razy. Nie wiedzieliśmy, jaki związek ma Fedor Radman z naszą kandydaturą aż do ostatniej prostej wyścigu. Dlaczego trzymano to w tajemnicy? O to samo pytałam. Dlaczego robimy tajemnicę ze współpracy z tym doradcą? Fedor udał się do Rosji, żeby załatwić interesy i przygotować spotkanie z Francem. Gazprom, niewiarygodnie bogaty koncern z Moskwy. Jedna z największych firm w Rosji. Chcieli pomóc wypromować Rosję w pozytywny sposób. Uzależność między Rosją i Niemcami jest ogromna, zwłaszcza finansowa. Dlatego rynek niemiecki jest tak ważny dla Gazpromu. To nasz główny rynek zbytu. Uczciwie będzie przyznać, że wsparli ofertę Rosji. Plotka o umowie Beckenbauera z Gazpromem dotarła do mnie pierwszy raz w lipcu 2010. Negocjacje przed głosowaniem, kiedy Rosja kandydowała do mistrzostw 2018, a Gazprom był głównym sponsorem, były wbrew wszelkim wytycznym. W kolejnym roku albo w 2012 Gazprom ogłosił, że Franz Beckenbauer został ich ambasadorem. Wiele powiedziano o zaangażowaniu Gazpromu w ofertę Rosjan. Czy brali w tym udział? Szczerze to nie pamiętam żadnego finansowego wsparcia ze strony Gazpromu. Radman? Witam, panie Radman. Nazywam się Nils Borschetholm. Jestem duńskim dziennikarzem. Ma pan chwilę? Skąd pan ma mój numer? Mam jedno pytanie, jeśli można. Nie będę rozmawiał z mediami, ale to proste pytanie. Żadnych pytań. Jestem zawiedziony mediami. To nie ma sensu. Czy latem 2010 roku negocjował pan umowę dla Franza Beckenbauera? Do widzenia. Rozłączył się. Stanowczy. Sporo mówi się o korupcji w futbolu. Nie mogę powiedzieć, czy ktoś komuś płaci, bo nie wiem. Mnie nigdy nie przekupiono. Ale jeśli sprawdzicie, jak podejmuje się decyzje, okaże się, że nie są one zależne od ilości pieniędzy. Te poważne decyzje, jak Mistrzostwa Świata czy Olimpiada, mają wymiar polityczny. Polityczne dimensje.
Przed głosowaniem w 2010 roku wpływ polityki na ten proces był ogromny. Dzień przed głosowaniem niektórzy mieli nadzieję, że przekonają głosujących. To był szalony wieczór. Wszystko działo się w Borolak. W wielkim lobby dało się słyszeć różnego rodzaju oferty. Ludzie starali się ustalić, kto jest z nimi, a kto przeciwko. Panowało jedno wielkie szaleństwo. Delegacja z Kataru była w Doldergrand. Pojawiły się plotki, że przyleciał Putin. Że jest w Zurychu. Nie widziałem żadnego Rosjanina tamtego wieczoru. Dzień wcześniej nie prowadzi się już kampanii, bo jest za późno. Jeśli się nie przygotowałeś przez półtora roku, to już nie zdążysz. Liczy się tylko liczba głosów. Tamtego wieczoru byłem z Fedorem. Robiliśmy jakieś szacunki, kiedy on odebrał telefon, podskoczył i zaczął wychodzić. Mówię do niego, żartujesz? Nie możesz teraz wyjść. Zapytałem go, dokąd idziesz? Odpowiedział, że dzwonił Franz. Wysłannik niemieckiego prezydenta właśnie wylądował w Zurychu i chciał się widzieć z Francem. Powiedział, że to ważne i że musi iść. Nie było mnie na spotkaniu Franca i tego wysłannika. Wiem jednak, że Franc dostał prośbę, żeby zagłosować w specjalny sposób. Wiem z mojego niemieckiego źródła, kogoś wysoko postawionego w niemieckim futbolu, że prezydent Christian Wulff spotkał się z Beckenbauerem i wskazał mu, na kogo powinien zagłosować. Najlepszym wyborem będzie Rosja. Niemiecki prezydent. Dlaczego przyleciał do Rosji i nalegał, żeby Rosja została gospodarzem Mistrzostw Świata? Myślę, że powinien pan sprawdzić, jakie umowy zawarto w związku z gazem i skąd przyszła kolejna zimowa dostawa. Czy chcemy mieć dobrych przyjaciół w tych, którzy razem z Iranem posiadają największe pola gazowe na świecie? Prawdopodobnie tak. Wiele z tych rzeczy odbywało się na najwyższym szczeblu rządowym. Rządy spotykają się, ustalają wspólny interes i jakie korzyści będą z tego miały. Pamiętam dobrze, że spałem tylko 2 godziny przed dniem prezentacji. Wszyscy byliśmy zdenerwowani, stawka była wysoka, my chcieliśmy wygrać. Głosowanie dotyczące wyboru organizatora mistrzostw 2018 przebiegło bardzo szybko, co było zaskoczeniem. Spekulowano, że znaliśmy wynik, ale nie znaliśmy, dopóki nie otworzono koperty. To był moment chwały, kiedy zobaczyliśmy napis Rosja.
Rosjanie wybuchli z radości. To była prawdziwa fiesta. Jedyny moment, kiedy widziałem śmiejącego się Sorokina. Wśród Anglików zapanowała cisza. Niedowierzanie. Skandal. Kto nam to ukradł? Czułem, że Anglia została poniżona. Blatter miał rację. Oni nigdy nie mieli szans. To zaskakujące, że Anglia dostała tak mało głosów. Tylko jeden. Powinni zapytać samych siebie, co zrobiliśmy źle, że zdobyliśmy tylko jeden głos od FIFA. Wiele tych osób pochodzi z krajów, w których Anglii nie traktuje się przyjaźnie. To zabawne, ale mieli podejście postkolonialne. Jesteśmy potęgą, nie jesteście. Mamy władzę, nie macie. Jesteśmy najwspanialsi, nie jesteście. Władimir Putin przyjechał do Zurychu i zwołał konferencję. Spotkaliśmy się i zostaliśmy przyjaciółmi. Głosował pan na Rosję? Tak, wsparłem ich. Pardon me. Po części czułem frustrację i złość. W jaki sposób Rosja znalazła się w blasku Jupiteru? Jak Putin to rozegrał, żeby znaleźć się w centrum uwagi? W umysłach Anglików zaszczepiono pewną myśl. Zostaliśmy wykiwani, oszukani. Znowu. Przez FIFA i Rosjan. Mamy rok 2018. Atmosfera polityczna bardzo się zmieniła. Wielki Niedźwiedź już nie jest taki milutki. Wróciliśmy niemal do stanu zimnej wojny. Kilka dni temu w Salisbury były rosyjski szpieg Siergiej Skripal i jego córka Julia zostali otruci środkiem paraliżująco-drgawkowym. Co za historia z tym otruciem? Jeszcze dziwniejsze jest to, że brytyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że to może mieć wpływ na udział Anglii w mistrzostwach. Puchar świata szpiegów trwa dalej. Nadal się toczy. Musimy się zastanowić, kiedy ta eskalacja się zatrzyma. Sytuacja z Anglikami jest pretensjonalna. Czytałem, że jeśli udowodnią, że to Rosjanie są winni otrucia tego szpiega, wtedy Anglia zbojkotuje Mistrzostwa Świata. Cały czas toczy się tu jeden wątek, który teraz dociera do niektórych, że Anglicy będą grać na Mistrzostwach Świata w kraju, który ich poniżył. Czekam z niecierpliwością na ten festiwal futbolu i myślę, że wielu rosyjskich kibiców też traktuje to jako święto futbolu.
Nie znam mnie, либо я вижу. Dla Rosji są dwie opcje, ponieważ nigdy nie wyszliśmy z grupy. Wyjdziemy z grupy tylko wtedy, jeśli pokonamy Arabię Saudyjską. Jako fan piłki nożnej pozwalam sobie na myślenie prawie jak idiota i wierzę, że wygramy. Ale o to właśnie chodzi. O co chodzi, że fani nie rozumieją tego świata? O wszystko i o nic. Tak to działa. Będę dopingował Anglię. W tej kwestii jestem patriotą. Wierzę, że dobrze wypadniemy. Obawiam się jednak, że nie dane mi będzie zobaczyć tego rodzaju świętowania, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Tu nie chodzi o futbol, proszę tego nie mylić. Tu chodzi o status, o dziedzictwo, o pokazanie światu, że Rosja jest fajnym krajem i umie zorganizować coś takiego. Dla fanów liczy się futbol. Dla kibiców i widzów liczy się futbol. Ale futbol ma znaczenie tylko od dnia otwarcia do dnia finału. Przedtem i potem już się nie liczy, jest tylko polityka. Zawsze chodzi o politykę. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Piotr Gos. Czytał Janusz Szydłowski.